Witam serdecznie, zapraszam Was dzisiaj na hol. Hej, witam serdecznie, zapraszam Was dzisiaj na filmik z zakupami kosmetycznymi. Pokażę Wam, co zakupiłam po 40-dniowym poście. Po akcji 40-dniowej, gdzie nie kupowaliśmy kosmetyków, tą akcję wymyśliła Naomi, którą serdecznie pozdrawiam. I dziękuję serdecznie za tą akcję, jednak akcja się skończyła, no i no właśnie. I niestety Aki troszkę popadła dalej w uzależnienie, jednak staram się i nie kupuję zbędnych rzeczy. Pokażę Wam dzisiaj, co kupiłam i dlaczego. Pierwszą rzeczą, jak kupiłam, jest to cień z Inglota. Tak go pokazuję, bo on już otwarty jest. Jest to numer 402. Ma on zastąpić i wydaje mi się, że zastąpi mój cień genialny z Elfa, Moon Dust, którego dalej poszukuję, bo jednak ten jest dość mocniej napigmentowany niż Moon Dust. Moon Dust był delikatniejszy, można było troszkę więcej nim działać. Ten jest jednak mocniej napigmentowany, tak więc szukam dalej Moon Dust. Jeśli wiecie, to dajcie znać, gdzie można go kupić. Ale kupiłam, jestem zadowolona, całe 18 zł. Wreszcie mogę robić makijaże takie, jakie chcę. Wszystkie te inne brązy, jakie mam, dalej idą w odstawkę, bo to nie jest to, co chcę. Kolejną rzeczą, jaką zakupiłam, to jest takie coś różowego, fajnego. Jest to pinceta z firmy Ali Models. Ja już wspominałam, że potrzebuję pincetę i sobie zakupiłam. Też koło 20 zł kosztowała, no niestety. Dość drogie są takie rzeczy. Ale sprawdza się wyśmienicie. Ma fajną, ostrą końcówkę i taką precyzyjną, więc jestem happy. Dalej, moi drodzy, dalej. Jeszcze jedną rzeczą, którą musiałam kupić, bo mój tusz już dochodzi do terminu i po prostu, a że ja mam delikatne oczy, to nie chcę takiego po terminie, że tak powiem, używać i narażać swoich oczu, tak więc zakupiłam tusz. Szukałam. To był dość szybki wybór i szybkie pytanie. Tusz, który robi efekt sztucznych rzęs teatralnych, zapytałam się Mister Olimpii 18, ona powiedziała mi, żebym sięgnęła po ten tusz, bo może być ciekawy. No i sięgnęłam, nie jestem niezadowolona. Przeczenia, czyli na razie jest ok. Dzisiaj go użyłam po raz pierwszy. Efekt, jak widzicie, jest taki. Nie jest źle, powiem Wam, jak na tusz, który został dopiero otwarty. Zazwyczaj tusze są takie wodniste, że przez pierwszy przynajmniej tydzień, półtorej nie ma co w ogóle zawracać sobie nimi głowy. Ten taki nie jest, mam nadzieję, że wcześniej nie był otwarty. Jest to tusz z Essence i powiem Wam szczerze, że ja te tusze ogólnie z Essence lubię, bo one są fajne i tanie. Nazywa się Lash Mania Reloaded, czy jakoś tak to się nazywa. Hania robiła tusz ten, robiła test tego tuszu. Hania Digital Girl. Pokażę Wam jego szczoteczkę. Jest dość dziwna. I dość duża. Ale ma takie rzadkie włoski. Silikonowe. Myślałam, że dość kiepsko wyczesza te włosy. Nie jest źle. Nie jest źle. Efekt może nie jest takich mega teatralnych rzęs, ale dam mu jeszcze chwilę. Może właśnie troszkę jeszcze bardziej zgęstnie i po tym tygodniu od początkowego użytkowania będzie jeszcze mega lepszy. Kosztował chyba z 12 czy coś takiego złotych, więc nie jest źle. Te tusze z Essence właśnie kosztują nie więcej niż 20. Są fajne. Tym bardziej, że dużo teraz nowości właśnie z Essence wyszło. Tych Big Lashes czy coś tam z tymi mega dużymi szczotkami wyszło chyba, nie wiem, kilka. Przynajmniej ja nie widziałam wcześniej rodzajów tych, nie widziałam różnych rodzajów tych tuszów. Teraz jest ich kilka, więc jest w czym wybierać. Co tu jeszcze, moi drodzy? Będąc Pepko, słuchajcie, zakupiłam sobie właśnie te takie kolczyki tutaj, co mi zwisają, takie krzyżyki. Takie o ćwieki, których chyba nie mogę nosić.
taki komplecik bransoletek, wszystko nie więcej niż 8 zł kosztowało, te bransoletki chyba około 8, kolczyki po 4 zł, więc ceny masakrycznie olbrzymie. I w chaosie zakupiłam sobie bluzeczkę, taki raczej sweterek w paski, jak widzicie, można nazwać to morelka, koralowy, jasny, z takim, to nie jest biały, to jest taki przeplatany siwą jakby niteczką, o, widzicie, dość długi sweterek z długimi rękawami, który można przykrócić i zapiąć na guziczek. Cena była genialna. Na początku kosztowała 59,90, przecenili go na 49,90, a przy kasie okazało się, że jest to turbo price i kosztuje 29 zł, chyba równo. Tak więc w chaosie udają mi się zakupy, zawsze trafiam na jakieś mega promocje, o których dowiaduję się przy samej kasie i kupuję rzeczy za pół darmo prawie, że tak więc jestem zadowolona z zakupów w tej firmie odzieżowej, tak to nazwijmy. Byłam też w Biedronce i tam chyba, nie wiem, za 9 zł zauważyłam inny tusz z Lady Coat. Fajna rzecz, bo właśnie szczoteczka jest osobno, on jest zapakowany osobno, więc mamy pewność, że nikt tam nie grzebał, nikt nie zaglądał i jest to świeży tusz, co niestety w tych naturach, Hebe i tak dalej, nie mamy pewności, bo zazwyczaj wszystkie są pootwierane. Nie róbmy tego, nie róbmy, po prostu nie róbmy, bo później kupujemy taki produkt już otwarty. Nie ma sensu. To jest szczoteczka naturalna, taka włosiasta. Jak mówiłam, chyba gdzieś koło 9 zł. Super Volume Mascara Tusz do rzęs z modulującymi włóknami. Cuda nie widzę, zobaczymy. Z Belly jeszcze nigdy nie miałam tuszu, więc zobaczymy. Poleży, poczeka. Chyba, że tamtym będzie tak beznadziejny, że będę potrzebowała wsparcia, to dlatego kupiłam drugi tusz. U mnie się to rzadko zdarza, bo ja nie lubię mieć dwóch tuszów, lubię jak jest jeden użytkowany i wystarczy. Tu kupiłam dwa, no bo nie wiedziałam, czy tamten sprawdzi się, bo różne opinie słyszałam, tak więc na wszelki wypadek. Dobrze, jak byłam w Hebe, to zakupiłam, bo było, wreszcie była jedna sztuka mojego top coatu Got To Go, tak więc sięgnęłam od razu, kupiłam 33 zł z groszami. Też mówiłam, że muszę go kupić, bez niego po prostu nie ma co robić pazurków. To jest genialna rzecz, mega super, wysychają paznokcie w tempie kilku sekund i możemy stukać, nie wiem, po blacie, po kantach i one są twarde, do tego błyszczące, jest ekstra super fajnie. I polecam, polecam, polecam. Jeszcze raz pokażę Wam, jak wygląda Essie Got To Go. Muszę się przyznać, że dostałam kupony zniżkowe, taką książeczkę z Rossmana i tam co miesiąc trzeba zakupić coś i tą książeczkę pokazać. Kot się dobiera do worka. Siedź tam już. Dobra, jesteśmy z powrotem. Tak oto kot szaleje. Wróćmy do tego, że dostałam taką książeczkę. Dostałam taką książeczkę. Dostałam taką książeczkę, gdzie są kupony
I trzeba co miesiąc wykorzystać ten kupon, aby mieć większą zniżkę, tam 20, 25, 30, 35, czyli 40%, minus 40%, to jest chyba w sierpniu. No i mogłam sobie w tym miesiącu pozwolić, dostałam od znajomej i wykorzystałam. Nie miałam, niestety nie wiedziałam, nie miałam co kupić, zastanawiałam się, bo tak naprawdę już wszystko mam, niczego nie potrzebuję. Ale postanowiłam, że kupię sobie krem, który będzie użytkowany lada chwila i który się u mnie sprawdził. Tak więc wykorzystałam zniżkę i kupiłam Soraya witamin B matujący, nawilżający krem na dzień. Ja już o nim mówiłam kiedyś, naprawdę fajny. Kupiłam go nawet Alusi i wysłałam i chyba też była zadowolona, mam nadzieję. Jest fajny, fajnie matuje, ale do tego też fajnie nawilża, tak więc postanowiłam go kupić. Niebawem będę go używać. On kosztuje chyba około 14 zł. Widzicie, teraz nie pamiętam. Wiem, że zaoszczędziłam około 3,50 zł na tym kuponie i na tym pudełku. Tak więc wydaje mi się, że się opłaca. Opłacało się właśnie z tą zniżką i jestem zadowolona. Krem zużyję i będzie ok. To jest mój drugi krem, jaki w ogóle mam do twarzy. Jeden jest teraz w użytkowaniu, ten jest drugi, więc nie ma mega zapasów, a i tak pójdzie zaraz w ruch, więc jest ok. Na dozie sobie zakupiłam coś do przetestowania. Całe 4 zł AA terapii nawilżający płyn micelarny, słuchajcie. Jest go całe 100 ml, niewiele, ale i cena niewielka, 4 zł. Zobaczymy co to. Z kwasem hialuronowej depantanoler, zero alergenów, parabenów, barwników, super ekstra oczyszcza, zmywa makijaż i edycja specjalna. No zobaczymy co to. Zobaczymy. I tyle. Chciałam przetestować, nie wiem czy dobrze, bo jestem jak na razie oczarowana biodermą. Będąc w naturze, niestety pokusiłam się i zrobiłam trochę zakupów, bo były mega wyprzedaże wszystkich rzeczy, znaczy większości, tak, no, większości rzeczy z Essence i Catrice. Tu troszkę porwane. Takie coś z Donegala też było. To są takie paznokcie, pazurki, widzicie, naklejki na paznokcie. Całe chyba 6 zł kosztowało, z 16 czy 15, więc fajna obniżka i fajna rzecz, przykleję sobie i będę miała święty spokój. Poza tym chciałabym przetestować coś takiego. Znalazłam to, co szukałam, słuchajcie, a szukałam i nie sądziłam, że w Essence to znajdę. To jest pudełeczko, opakowanie, a chodzi mi o, słuchajcie, o taką opaskę na włosy. Teraz uwaga. Szukałam właśnie takiej opaski na włosy, właśnie z ćwiekami. Nie mogłam znaleźć nic ciekawego. Za całe 4 chyba złote, czy coś takiego, czy nawet nie, nawet mniej, chyba około 2 złotych. Znalazłam taką opaskę, więc od razu chwyciłam ją. Fajna rzecz. Peace, love and rock and roll. No. Chciałam właśnie z takimi ćwiekami. Nie wiem, jak ją będę stosować, słuchajcie, bo mam takie długie włosy i nie wiem, nie stosowałam właśnie żadnych opasek, ale może o, na lata 20 tu się przypnie coś i będzie. Pomyślimy, prawda? Fajnie też na pewno, jak będzie będą w kucyk spięte, to nałożyć tą opaskę. Coś się zrobi. Fajna rzecz, no fajna. Chciałam, szukałam i znalazłam. Jak mówiłam, były przeceny Catrice i Essence. Było bardzo wiele rzeczy. Po 2 złote, po 3, po 4, po 6, po 8. No i Aki coś znalazła. Znalazła kredkę z firmy Essence, dobrze powiem, nie, z firmy Catrice. Taka zielona. Ja nią mam tutaj, o, na dole. Nie wiem, czy zobaczycie. Narysowane. Całe 3 zł kosztowała. I o taki, o. Taki
Żółto-zielony kolor. Coś letniego, fajnego, nie wiem czy widać. Na linii nie wodnej, tylko tu pod rzęsami mam ją namalowaną, ale chyba nie widać. Na żywo widać, to najważniejsze. Bardzo fajna taka wiosenna, świeża trawka. O, coś takiego bym powiedziała. No i znalazłam jeszcze z Catrice Made to Stay cień w kremie w kolorze 0,60 Jennifer's Gold Brush za całe 4,99 czy 5 zł. Normalnie chyba około 10 kosztuje albo i więcej. Jest to taki po prostu złoty kolor. Ja troszkę podobny mam kolor, ale bardziej właśnie wydaje mi się w kolorze złotym. Ten jest właśnie ten, co kupiłam. A ten obok lśniący to jest ten, co mam, czyli taki szampański, bym powiedziała, kolor. To jest taki właśnie miedziany. Miedziany, no tak mogłabym nazwać ten kolor. Kojarzy mi się z takimi różnymi jakimiś słonikami albo coś takiego, miedzianymi ozdóbkami. I tak oto wyglądały moje zakupy, ostatnie zakupy w sklepach kosmetycznych. Kupiłam tego trochę, ale mówię, staram, ograniczam i kupiłam rzeczy, wydaje mi się, potrzebne, które mi się kończą, bądź będą się kończyć i które potrzebuję. No może tą kredkę i ten cień to tak niekoniecznie, no ale mało kosztowały, więc wybaczam sobie. Dobra, to tyle. Napiszcie mi, jak tam u Was, czy jakieś zakupki kosmetyczne popełniliście. Zapraszam na Facebooka, Twittera i bloga. Do zobaczenia w następnych filmikach. Pa!